Witam się z wami po 13 w poniedziałek. U nas już odwilż, śnieg prawie stopniał. A u mnie suszą się tutaj już dla odświeżenia wyprane kocyki. No i już po śniegu. Już się robi błoto, już widać trawę. Z Iska przyjechał do nas dzisiaj taki krasnal. Na razie postawiłam go tutaj, ale muszę poszukać mu miejsca i się zastanowić, gdzie zamieszka w najbliższym czasie. W Isku dokupiłam też takie dwie puchate poduszki. One są też bardzo fajne, takie miękkie, ale jednak sztywne, bo tutaj mam taką też poduszkę podobnej wielkości, ale ona jest bardzo taka cienka, tutaj po drugiej stronie jeszcze bardziej cienka i tu właśnie dołożyłam tą poduszkę, tą poszewkę właściwie na poduszkę z Pepko. A tu już była właśnie i to taka bardzo, bardzo miękka ta poduszka, chyba będę musiała wymienić, ale na razie właśnie tutaj o. Też przyjemnie z tym misiem. I na pewno wygodnie będzie oglądać świąteczne filmy. I w Obi dokupiłam jeszcze, akurat była promocja na niektóre bombki za 29,99. Właśnie takie bombki w odcieniu pięknego, błyszczącego granatu ze śnieżynkami. Już właśnie doczepiłam wstążeczki do tych bombek, tak samo jak i do tych. Cukierki też ze sznureczkami, przygotowane na choinkę. A tutaj mam w ogóle jeszcze takie zestawy lampek na baterie. A ogólnie też w tym pudle kryje się mnóstwo rzeczy takich dekoracyjnych, bardziej do ozdabiania prezentów i do pakowania prezentów. Różnego rodzaju wstążki, kokardki, czy też etykietę na imię, kogo chcemy obdarować. Na stole czeka do mnie dziadek do orzechów, na postawienie w właściwym miejscu. Tutaj jeszcze kilka ozdób. Właśnie pudło z bombkami. Tutaj też już wystawiłam. Właśnie tutaj te dzisiaj kupione już ze sznureczkami. Ale jednak dzisiaj też nie ubierzemy choinki, bo jest godzina prawie 20, ale dopiero co wrócił z pracy. Niestety takie uroki, szczególnie o tej porze roku, ale udało mi się przygotować już tutaj girlandę właśnie na kominku. A choinka musi poczekać do jutra. Mimo późnej pory otwieramy kalendarz. Dzisiaj który? 11. 12. Nie widzę 11. O, jest. Tak, to ty musisz prosić. Udało się. Trzeba zrobić. Nożyczki, czyli w sumie kompletujesz zestaw akcesoriów łazienkowych. Dobra. O, a widzisz, ja dzisiaj szybko znalazłam. Czy
jakiś bon podarunkowy? Raczej nie. To są chusteczki matujące. Jak się makijaż świeci, to można takie chusteczki użyć i zbiera nadmiar sebum. No, ja nie mam takiego problemu.